20 lat temu przyjechałem tutaj z Polski. Nie byłem blisko Boga, ale moja siostra przywiozła mi jednego roku książkę o świętej Faustynie. Nie chciałem jej czytać, ale jednego dnia zacząłem, po przeczytaniu tej książki, chciałem, tak jak siostra Faustyna, pójść porozmawiać z Jezusem. Znalazłem kaplicę adoracyjną w kościele świętego Franciszka Borgi i po tym, po wyjściu z tej kaplicy, całe życie zmieniło się dla mnie. Przyjąłem bierzmowanie, zawarłem z moją żoną związek małżeński w kościele katolickim. Dla mnie dzisiaj życie bez Boga nie ma sensu. Choć miałem wszystko przedtem, ale nie miałem pokoju, a dzisiaj Bóg dał mi pokój w moim sercu. Chcę żyć dla Jezusa i dla Maryi i w tym roku miłosierdzia. Dziękuję Bogu za to, że czekał na mnie tyle lat cierpliwie i że pozwolił mi powrócić do siebie.